zadaniu i tutaj jesteśmy. Dla mojego pokolenia to była szefowa. Dla jednych była panią Zdzisią, panią Zdzisławą, Dziśtą, Zdzichą. Dla najmłodszych była babcią Kapicą. Jak sama mówiła, kapiczką czasami. 5 lat temu, tu na takim podobnym spotkaniu, obiecaliśmy sobie, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Bardzo się cieszę, że do tego doszło i że jesteśmy. Część z Państwa na tym wieczorze na pewno była. Co prawda, było bardzo dużo nalewki i część z Państwa może tego wieczoru nie pamiętać, jak zwykle u Pani Zdzisi. W każdym bądź razie scenariusz dzisiejszego wieczora napisała Pani Zdzisia. I napisała w nim tak. Ma być to spotkanie koleżeńskie, nie konkurs, nie przegląd. Spotkanie ludzi nadających na tej samej fali. Spotkanie rodzinne przy herbatce, ciachu i kieliszku nalewki dla zdrowotności. Umówmy się. Każdy, kto chce zrobić przyjemność swoją obecnością, będzie miał swoje 5 minut. Może mówić teksty z pamięci, z kartki, dodać własny komentarz lub nie. Ma to być spotkanie na luzie. Zapraszam na to spotkanie instruktorów, polonistów, ulubionych recytatorów i przyjaciół. Reasumując, wystarczą dobre chęci, trochę życzliwości dla babci Kapicy i coś z literatury. Jurorów nie będzie, nagród nie będzie, VIP-ów nie będzie. Będzie coś na ząb. Najważniejsze, bardzo chcę się z Państwem spotkać. Patrząc na dzisiejsze znajome twarze, myślę, że to spotkanie takie będzie, jak sobie wymarzyła Pani Zdzisia. I teraz oddaję głos przyjaciółce Pani Zdzisi, wielokrotnej, wieloletniej jurorce konkursów recytatorskich. Na sali jest dużo jurorów, więc pamiętają. Pani Krysia opowie nam pokrótce, jaką drogę Pani Zdzisia przemierzyła z Nadwisły do Tomaszowa. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, opowiem w skrócie historię życia Pani Zdzisławy i wybaczcie, jeżeli w jakimś momencie wzruszenie, jak mówił Jonasz Kofta, nie pozwoli mi Państwa schwycić za gardła. Pani Zdzisława miałaby dzisiaj 72 lata. Nie była tomaszowianką, pochodziła z miejscowości Stare Boiska, niedaleko Józefowa nad Wisłą, z okolic pełnych sadów, kwiatów i owoców. Miała szczęśliwe dzieciństwo, jak sama mówiła, w domu patriotycznym, wychowywana w duchu humanistycznym i artystycznym. Opowiadała, jak dziadek uczył ją śpiewać pieśni Moniuszki i potem w szkole dziwiła się, że inni dziadkowie tego nie robią. Zdolna dziewczyna została przez rodziców wysłana do Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Mieszkała tam chyba przy ulicy Staszica, tak na tyłach dawnego hotelu Europa. Ten czas wspomina jako nacisk nauczycieli na technikę, ale także na psoty różne artystyczne uczniaków, a po latach oceniła, że moi licealni nauczyciele, zwłaszcza ci od przedmiotów artystycznych, są dla mnie do dziś wzorem pedagogów. W czasach powszechnego zakłamania i obłudy mieli nie tylko własne poglądy, ale i odwagę, by je głosić i wpajać nam potrzebę posiadania takowych. Po ukończeniu tego liceum zdolna dziewczyna postanowiła studiować historię sztuki. Dostała się na historię sztuki, ale wydarzenia i sytuacja rodzinna nie pozwoliły jej studiować. Musiała podjąć pracę. Podjęła pracę na podstawie takiego nakazu pracy, jakich dzisiaj nie znamy,
nie wybierała, musiała pojechać tam, gdzie tak zwany los ją rzucił, a rzucił ją na Roztocze do Tomaszowa. Podjęła pracę urzędniczą na stanowisku referenta w Referacie Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie. Dla artystycznej duszy praca administracyjna nie nadawała się. Zdziśka się męczyła. Po pewnym czasie postanowiła coś zmienić i podjęła pracę jako bibliotekarka w powiatowej i miejskiej bibliotece. I tutaj już było bliżej jej zainteresowań. Pomyślała też, że warto dla spraw finansowych, a także dla z własnej satysfakcji podjąć studia. I podjęła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Potem je ukończyła ze specjalnością organizator pracy kulturalno-oświatowej. Po ukończeniu studiów, kiedy nie zanosiło się, że poprawi się jej sytuacja finansowa, Zdziśka wpadła na pomysł, że może gdzie indziej. I wtedy przytoczę list, który pisała do swoich koleżanek. Kochane moje dziewczynki, właśnie zostałam sama i pomyślałam sobie, że może was widziałam ostatni raz. Może nie tylko wasze, ale i moje losy się odmienią. Między Bogiem a prawdą chciałam pożegnać już Tomaszów. To przykre, ale przez 13 lat pobytu nic w tym mieście nie zostawiłam i nic w życiu nie dokonałam. Marność nad marnościami i wszystko marność. Cieszę się, że jesteście takie mądre i wartościowe dziewczyny. Może nie będzie wam w życiu najlepiej, ale za to będziecie w zgodzie z własnym sumieniem i ideami. Tego jestem pewna. Jestem też pewna, że potraficie wybrać to, co dobre i godne uwagi, a chciałabym, żebyście wiedziały i wierzyły, że macie we mnie szczerą i oddaną duszę i będziecie mi zawsze miłe, niezależnie od tego, co złego lub dobrego wam się przydarzy. Bliskie mi będą zarówno wasze sukcesy, jak i niepowodzenia. Jedyna rzecz, która mi się w Tomaszowie udała, to wy. Zdziśka przymierzyła się do opuszczenia Tomaszowa i po liście, który cytowałam w lipcowym, w październiku pisze tak. Wprawdzie byłam już jedną nogą na innym świecie, ale rzeczywistość materialna okazała się niewiele lepsza, raptem o 120 zł. A praca typu nadzorczo-urzędniczego, co mi ze wszech miar nie odpowiada. No i zostałam. A w innym uzasadnieniu Zdziśka pisze tak. Tomaszów położony na Roztoczu otaczają piękne lasy. I to dla tych lasów pozostałam w Tomaszowie na tak długie lata. Spędziłam w nich i robię to nadal wszystkie wolne chwile. Kontakt ze sztuką i przyrodą to najważniejsze z moich zainteresowań, które w dużej mierze obligują moje działania zawodowe. A działania zawodowe Zdziśki nie wymienię wszystkich, ale zakończę i wiele innych. Były to jednak widowiska obrzędowe, wystawy, jarmarki harcerskie, niezliczona ilość konkursów, festiwal kapel ludowych, festiwal piosenki niegłupiej, wiele imprez autorskich, jak na przykład ulubione strofy, przegląd twórczości miłosnej, turniej sztuki recytatorskiej, laureaci literackiej Nagrody Nobla, konfrontacje roztoczańskie, literacko-muzyczne, również z niepełnosprawnymi, recytatorium, Ildefonsjada i wreszcie wieczory prowincjonalne. I wiele, wiele innych.
Oprócz tego Zdziszka sama pisała, malowała, rysowała, haftowała, hodowała kwiatki, nadawała imiona wróbelkom, które karmiła na parapecie. Najpiękniej o Zdziszce napisała w artykule, który został opublikowany przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne w roczniku tomaszowskim w 2014 roku, też wychowanka Justyna Piwko. Zamieściła tam artykuł, który osobiście to w całości, gdybym potrafiła, umieściłabym w Wikipedii o Zdzisławie Kaplicy. Polecam. Za swoją twórczość artystyczną i pedagogiczną Zdzisława otrzymała wiele podziękowań, nagród i wyróżnień. Najważniejsze, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową zasłużonej dla kultury polskiej, dyplomem honorowym od ministra kultury i sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, od wojewody Zamojskiego za aktywną działalność, bogaty dorobek i podejmowanie inicjatywy na rzecz pielęgnowania kultury języka ojczystego, nagrodę za rozwijanie i kształtowanie zainteresowań młodzieży, dyplom za szczególny wkład pracy w upowszechnianie kultury. Sama o swoich sukcesach mówiła tak. Uwrażliwienie na sztukę, jakie obserwuję wśród swoich wychowanków, uważam za największy sukces zawodowy. Cieszę się, kiedy młodzi ludzie trafiają do szkół artystycznych, akademii muzycznych, teatralnych lub sztuk pięknych, ale jeszcze bardziej radosny jest dla mnie fakt, gdy doceniają mój wkład w ich edukację artystyczną. To największa nagroda za pracę, znacznie większa niż wszystkie uhonorowania i gratyfikacje urzędowe. Zdziszka mówiła tak. Wystarczy, że przyjdzie dziecko ze światełkiem w oczach i człowiek dostaje skrzydeł. Pracowała u nas prawie 40 lat. W 2004 roku przeszła na emeryturę, ale nadal pracowała w niepełnym wymiarze. Rozwiązała umowę w grudniu 2011 i wtedy wyjechała do rodziny, do Józefowa nad Wisłą. Prawie następnego dnia po wyjeździe mówiła, że już żałuje. Pisała listy. Tęsknię za Roztoczem, za wyprawami w plener z wami, z Alicją, wcześniej z Waldkiem i Krzysiem. Tu nie mam się gdzie wyprawiać, bo wokół tylko sady i sady, aż do obrzydzenia. Jak mi się chce sadu, to jadę pracować w sadzie Tomka, żeby było śmieszniej. Tu nigdzie, mam na myśli sklepy, nie można kupić sezonowych owoców. Sama egzotyka mocno sfatygowana, więc też nie do kupienia. Na straganach tylko cebula, marchew, papryka, pomidory, pancerne i kartoszka. W najczarniejszych snach nie przewidywałam, że będzie tu tak nijak nudno i beznadziejnie. Próby nawiązania kontaktów spełzły na niczym, bo mentalność tuziemców przerażająca. Szczegółów wam i sobie oszczędzę. Jak mi bardzo smutno i źle, to zapalam świecę i urządzam sobie jednoosobowe wieczory poezji, głośno, podkreślone, recytując wszystkie nauczone niegdyś utwory. Telewizja dolała mi ostatnio oliwy do ognia z transmisją opolskiego koncertu piosenek Ewy Demarczyk w nowych aranżacjach i wykonaniach. 8 pań męczyło się, chcąc się wykazać możliwościami i talentem, ale jakoś średnio im to wychodziło. Chyba najlepiej wypadły te, które trzymały stare demarczykowe wzorce. Pewnie kiedyś oglądaliście ten koncert. Ja dopiero teraz, pierwszy raz, bardzo się wzruszyłam. Bardzo. Młodość na chwilę do mnie wróciła. Aż się wierzyć nie chcę, że to wszystko było. Tak niedawno przecież, wczoraj, przedwczoraj. Nic tylko zaśpiewać, ta nasza młodość, ten szczęsny czas.
ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Skrzydeł, których nigdy nie udało nam się rozprostować i pofrunąć. Ale były chęci, była nadzieja. Oczywiście powspominałam i licealne wypady pociągiem do Krakowa na Gapę i wszystkie towarzyszące temu głupawki i wieczory u Stacha i ze Stachem i godziny przegadane Statkiem Piekutem, Halinką Lech, Jadzią Dzirbą i innymi. Cudowna muzyka klasyczna, cudne arie, cudowne piosenki, wspaniała poezja, wspaniali ludzie. Tak, nie rozwinęliśmy skrzydeł, ale i tak byliśmy charakterni, odmienni, nieszablonowi. Chyba jeszcze ciągle jesteśmy, co? I jeszcze jeden list, ostatni. Ponieważ liści bieżące wymieniliśmy telefonicznie, to list będzie krótki, bo to dzień ucieka za dniem, do świąt coraz bliżej, a w garnkach pusto. Na razie latają po czerepie różne propozycje kulinarne, co by tu, ale brak apetytu i nie tylko, unicestwia je w zarodku. Wszystko jest B, bo takie teraz codzienne. Po 30 latach, przy okazji też 30. rocznicy stanu wojennego, po raz pierwszy zastanowiłam się, jak wyglądała moja ówczesna Wigilia. No, że byłam sama, to oczywiste, co w moim przypadku nie taki znowu ewenement świąteczny. Ale próbowałam sobie przypomnieć, czym to ja miałam zastawiony ów wigilijny stół. Karbia nie było, śledzia nie było, pierogów jeszcze wówczas nie produkowałam, o czerwonym barszczu pojęcia nie miałam, mak był już zakazany, miąs, haha, tradycja nie dozwalała. Kapusta bez grzybów to też nie uchodzi. Więc co? No i nie wiem. Pasuje, że chleb z musztardą. Opłatek, myślenie o rodzinie, o północy pasterka w radio i Boże coś polskie. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Chyba jednak były wtedy sprawy ważniejsze niż żarcie. Ale żeby przez 30 lat ani razu nie pomyśleć o tych świętach, to się sama sobie nadziwić nie mogę. Widocznie wcale tych świąt nie było. No a teraz niby mają być w Józefowie nad Wisłą. Może to już? Cicho być. Krzyś P. obiecał się około z rodziną, to znaczy z Renią, Manią i Kalą. Cóż, świętujmy, świętujcie. Dzisiaj odeszła w lutym 2013 roku. Zmarła wśród przyjaciół i wychowanków z Tomaszowa. Później pożegnaliśmy ją w dosyć licznym gronie, ku zdziwieniu tamtejszych. Zauważcie Państwo, że częstym motywem w wypowiedziach z Dziśki i Oździsce są skrzydła. Na Ekskibrisach po tamtej stronie sali. W większości pan Leszek Frej-Witkowski czytał Zdziśce skrzydeł. No a Zdziśka wystarczy, że przyjdzie dziecko ze światełkiem w oczach i człowiek dostaje skrzydeł. Pamiętajmy, że był wśród nas anioł prowincjonalny, Zdzisława Kapica. Pani Krysia Prąc, wieloletnia przyjaciółka, pani dziś wspaniała też recytatorka, pani dzisiaj uwielbiała recytację w jej wykonaniu, ale też uwielbiała piękny śpiew i aniołów, którzy śpiewają. Zapraszamy Martę Sobieszczańską, nie żałuję.